Dzień dobry Państwu, powracamy po krótkiej przerwie, a z nami w studiu Maciej Leściosz, CMC Markets. Witam. Witam serdecznie. Po raz kolejny spotykamy się w środę, po raz kolejny będziemy obserwować sentymenty rynkowe, będziemy mówić o tych sentymentach, ale też po raz pierwszy chyba spotykamy się po tak ważnej, może nie dacie, ale po tak ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie wczorajszej sesji. Przede wszystkim, jak rynek przyjął obniżkę stóp procentowych Fed? No faktycznie może nie tyle ważnych, bardzo niespodziewanych bym powiedział, ważne oczywiście też. Wydaje się, że w dużej mierze ta przecena, ta obniżka stóp procentowych była już przez rynek wyceniona, dlatego ta reakcja była zupełnie odwrotna, tak mi się wydaje, niż spodziewał się Fed. Dlatego, że pierwsza reakcja przez pierwsze kilka minut to były wzrosty na rynkach, no ale później rynek jednak już ten ruch skorygował bardzo szybko i finalnie większość indeksów zakończyła na minusie. Również na dolara to wpłynęło nie do końca tak, jak powinno. I wydaje się, że w tym momencie pewnie już oczekiwania idą w stronę kolejnej obniżki, czyli ta, która była planowana w trzecim tygodniu marca, że rynek spodziewa się, że to nastąpi. Skąd taka reakcja? No, wydaje się, że Fed oczywiście chciał pokazać, że zrobi wszystko, żeby powstrzymać ewentualne spowolnienie gospodarcze wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Póki co nie było żadnych symptomów, no miał być taki ruch wyprzedzający, ale pojawiły się w głowach inwestorów, instytucji pytania, czy Fed nie wie czegoś więcej, czy czasem rzeczywiście to, co póki co było publikowane, czy to nie jest na razie jedynie cząstka informacji, które posiadają te instytucje nieco wyżej. No i stąd takie właśnie nie do końca w tę stronę ruchy. Zresztą patrząc z punktu widzenia tak pozycji klientów CMC Markets, ja też to obserwowałem na bieżąco, bo to było spore zaskoczenie. Zastanawiam się, skąd w ogóle się taki ruch wziął, bo zanim jeszcze pojawiła się informacja, wprawdzie miałem gdzieś tam konsolę Reutersa z boku uruchomioną, gdzie informacje są od razu publikowane, ale mimo wszystko ten pierwszy odruch, gdzie rynek już zaczął reagować, był dla mnie sporym zaskoczeniem. No i widziałem, że jednak w tamtym czasie większość klientów miała pozycje długie. Także tutaj akurat ta pierwsza reakcja, jeżeli ci klienci zdążyli w odpowiednim momencie wyjść z rynku, mogła być dla nich bardzo korzystna. Zresztą ta zmienność, która ostatnio jest, mocno pomaga na pewno inwestorom, traderom, spekulantom działającym poprzez CFD. No właśnie, w pierwszej części zapytałem o to, jak rynek zareagował, a jak zareagowali klienci CMC. Czy tutaj sentyment uległ jakimś drastycznym zmianom? Wczoraj jeszcze była przewaga pozycji długich przez większość dnia. To się zmieniało wraz ze spadkami, które miały miejsce w kolejnych godzinach przed zakończeniem handlu w Stanach Zjednoczonych, przed końcem sesji. Ale bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji około 60-70% było pozycji długich. No w tym momencie, jeżeli patrzymy na kontrakty CFD na S&P 500, przewaga pozycji długich jest minimalna w przypadku ilości klientów, bo jedynie 51% klientów posiada pozycje długie. A w przypadku wartości, no już mamy przewagę pozycji krótkich. W ciągu ostatnich godzin o 5 punktów procentowych przybyło pozycji właśnie spadkowych, a w porównaniu do dnia wczorajszego, no to mamy spadek pozycji długich o kilkanaście punktów procentowych, czyli bardzo, bardzo duże ruchy. Na innych indeksach amerykańskich to wygląda zresztą bardzo podobnie. Na Dow Jonesie, czyli kontrakt US 30, już mamy przewagę pozycji krótkich w tym momencie. Przybyło dzisiaj aż 10 punktów procentowych zwiększyła się ilość pozycji krótkich. Wczoraj miało 41%, dzisiaj 51% klientów, którzy na tym rynku przeprowadzają transakcje. Także widać, że no te działania Fedu w opinii traderów działających poprzez CMC Markets mają bardzo krótkotrwały charakter. A jak wygląda sytuacja na dolarze amerykańskim? Bo kontrakty na S&P, na Dow Jonesa to swoją drogą, ale i dolar jest również pod mocnym obstrzałem. Tak, natomiast w tym momencie na euro-dolarze jest przewaga pozycji krótkich. Czyli pomimo, że widzimy dość, no też w ostatnich dniach ten dolar dość mocno się umacnia, teraz się on konsoliduje w ostatnich godzinach, także mamy w okolicach poziomu, to jest 1,1150, tu się rynek od dłuższego czasu konsoliduje, więc wiele na pewno zależy od tego, jak się będą zmieniały nastroje względem
tych kolejnej potencjalnej obniżki. Bo jeżeli będzie wyceniane faktycznie jeszcze marcowa obniżka 25 punktów procentowych, no tutaj może dolar jeszcze bardziej pod odstrzałem i może faktycznie zniżkować. Ja obserwowałem, zazwyczaj sobie patrzymy na narzędzie FedWatch. No teraz nie ma sensu tego pokazywać, dlatego że FedWatch przestało być aktualizowane z jakiegoś powodu, więc trudno się do tego odnieść. Rzeczywiście. Zatem jedno pytanie... Najważniejsze chyba, czy mamy w tym momencie do czynienia z próbą sprzedaży szczytu, czy tutaj, czy te nastawienie prospadkowe jest znamienne, czy to tylko i wyłącznie właśnie próba sprzedania szczytu, próba takiego kontrariańskiego podejścia do rynku? To może być próba takiego właśnie podejścia kontrariańskiego. Bardzo często tutaj rozmawiając, obserwujemy dokładnie próbę zrobienia ruchu wyprzedzającego, spekulacyjnego ruchu wyprzedzającego. Nie zawsze to się dobrze kończy. No w tym momencie być może faktycznie ten dolar, jeżeli będziemy mieć znowu takie podejście do dolara, no bo dolar z jednej strony oczywiście jest walutą, która odpowiada, jest walutą rezerwową w większości krajów, ale jest też traktowana jak ta waluta bezpieczna, do której kapitał często ucieka. No to oczywiście też ma związek z rynkiem surowców, które są notowane w dolarze, ale no jeżeli by to wróciło, no to być może faktycznie nastąpi tutaj odbicie na eurodolarze i będzie mógł ta część, większość klientów, którzy mają pozycje krótkie, faktycznie, jeżeli okaże się, że taki ruch jest, zyska na tym. Więc to może być akurat w tym przypadku, kiedy rynek się konsoliduje, jak zawsze zresztą w przypadku konsolidacji, trudno na samym etapie konsolidowania się jeszcze jednoznacznie określić kierunek. No i dokładnie taki moment teraz jest, więc to jest pewnego rodzaju na pewno ryzyko wchodzenia w tym momencie. No cóż, patrząc tak na dotychczasowy 2020 rok, można powiedzieć, że nie mogliśmy się nudzić. Na samym początku napięcia na Bliskim Wschodzie, Brexit, wojna handlowa, w tym momencie koronawirus. Pada pytanie o to, jak brokerzy postrzegają aktualną sytuację. Duża zmienność, duże zainteresowanie inwestorów? Na pewno jest bardzo duże, no właśnie ze względu na zmienność, bo CFD same w sobie są instrumentem, który bardzo lubi zmienność i klienci, traderzy, spekulanci korzystający z tego typu instrumentów też na tą zmienność czekają. Po długim okresie posuchy tak naprawdę, no bo oczywiście były wzrosty na rynkach amerykańskich, na rynkach akcyjnych można było mieć gigantyczne stopy zwrotu, również poprzez kontrakt na różnicę, z tego traderzy korzystali, no ale jednak cały czas potrzebna była ta zmienność, ona się ostatnio pojawiła. Dodatkowo słabość GPW jeszcze bardziej przyciąga do tego typu inwestycji, do tego typu instrumentów. No akurat to mimo wszystko mnie trochę martwi, tak? Bo z jednej strony mogę mieć satysfakcję z tego, że inwestorzy poszukują możliwości działania na rynkach zagranicznych, korzystając z tej zmienności, no ale jednak w przypadku, jeżeli na giełdzie polskiej pojawiłyby się wzrosty, też dodatkowo byłoby zainteresowanie inwestycjami. A jeżeli z wszystkich stron, z mediów docierają do nas sygnały, że marazm na GPW przerodził się jeszcze tutaj w dynamiczne spadki, no bo patrząc nawet na WIG20 można takie trochę odnieść smutne wrażenie, nawet pomimo tego wczorajszego wzrostu, to jest taki już, można się uśmiechnąć przez łzy, bo mieliśmy najwyższy od 2011 roku wzrost w czasie jednej sesji, no ale to i tak jest taka świadomość, że z miejsca, w którym nas w tym momencie nie powinno być, bo rynek powinien być dużo jednak wyżej, te spadki najbardziej uderzają i na początku roku po sytuacji na Bliskim Wschodzie, ucieczka od ryzykownych aktywów w stronę bezpiecznych. No a koronawirus jedynie dopełnił tutaj całości obrazu, no i mamy spadki. A tak myślę, że to patrząc na te wzrosty, no bo w wielu takich mediach bardziej mainstreamowych, nie zajmujących się stricte tematem inwestycji, widziałem takie nagłówki, że wzrosty na polskiej giełdzie, rekordy na polskiej giełdzie, ale to jest trochę tak jak pacjent, który usłyszy diagnozę, że ma 5 poważnych schorzeń, po czym następnego dnia, no jednak ma pan tylko 3. Więc można się ucieszyć, no ale to nie jest pełna radość. I na samym końcu chciałbym też skupić się na polskiej gospodarce. Wczoraj obniżka stóp procentowych amerykańskiej rezerwy federalnej. Nie tylko, bo również i Bank Rezerw Australii obniżył swoją
stopę, oficjalną stopę kasową. Natomiast dziś spotyka się Rada Polityki Pieniężnej. Jak w tym momencie wygląda sentyment wobec polskiego złotego? Czy widać, że jest w ogóle presja na obniżki stóp procentowych? No bo jeszcze dzisiaj do tego najprawdopodobniej dołączy Bank Kanady. Mhm. O godzinie 16 poznamy decyzję. Większość rynku uważa, że dojdzie do obniżki stóp procentowych. No a w przypadku RPP raczej ciężko oczekiwać zmiany. Na pewno się pojawią, tutaj warto będzie wsłuchiwać się, co zostanie powiedziane podczas konferencji prasowej, bo sam temat koronawirusa na pewno będzie poruszany, ale trudno w obecnej sytuacji, tak wysokiej inflacji, jeszcze będą dzisiaj przedstawione projekcje, zarówno inflacji, jak i wzrostu gospodarczego, gdzie potencjalnie prognoza będzie odnosząca się do mniejszej dynamiki wzrostu i wyższej inflacji, czyli dwa czynniki, które wykluczają działania gołębie z punktu widzenia banku centralnego. No a faktycznie rynek może globalnie oczekiwać, tak, czyli żeby pobudzić gospodarkę polską, takie działanie było potrzebne, no ale jest to w tym momencie po prostu niemożliwe. Ruch powinien być wykonany dużo wcześniej, no ale to już może inny temat, nie ma co do tego wracać. No a co jeżeli chodzi o sentyment? No na euro PLN w tym momencie akurat o dziwo oczekiwania są spadkowe względem euro, także tutaj inwestorzy oczekują jakieś odbicia na polskim złotym. Jeszcze zobaczmy sobie na USD/PLN. No dokładnie tak samo, czyli oczekiwania w tym momencie 71% klientów posiada pozycje krótkie, a kapitał aż w 90% jest ulokowany w pozycjach krótkich na dolarze do złotego. Więc no, z jednej strony oczywiście zawsze musimy patrzeć przez pryzmat samych tych walut bazowych, no to ten złoty gdzieś jest do tego skromnym dodatkiem, bym powiedział. No cóż, drodzy Państwo, wnioskując po pierwszych dniach marca, możemy być spokojni o to, że ten miesiąc będzie całkiem emocjonujący, będzie zmienny. Z tej zmienności cieszą się traderzy, ale również cieszą się chyba i brokerzy, bo też zmienność przyciąga klientów. Ale o sentymentach rynkowych, o tej zmienności nasza rozmowa właśnie się skupiała. Maciej Leścioż, CMC Markets, bardzo dziękuję za komentarz. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na krótką przerwę.